idziemy do pana Artura Generała wręczyć kosineczkę. W ciemno, nawet nikt nie zapytał, kto idzie. Chyba wiedzą, że to my. Nie wiem, że piętro? Dzień dobry, kurier z Legii Warszawa. Właśnie z naszą redakcją Legiaką jedziemy powręczać kilka koszulek ludziom, którzy przynajmniej przez 4 lata są na każdym meczu Legii. Tak, tak, otwarte, dziękujemy. A czy pan Marcin? Tak. Tam. To szlachetny cel i trzeba im podziękować, że są z nami w każdej sytuacji. Dzisiaj zaczynam od Generała. Facet, który przez 4 lata nie opuścił żadnego meczu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ja do pana tutaj, do Generała. Z racji tych 4 lat bez opuszczonego meczu, wielki szacunek. Mamy tutaj ze strony klubu nagrodę. Pierwsza koszulka, pierwszy pan, która jest wręczona. Nowa koszulka z nowej kolekcji Legii Warszawa. Super, bardzo szanujemy bardzo. Ja bardzo szanuję. Niespodzianka ogromna. Super. Masz przecież obowiązki i jeszcze znajdujesz czas na to, żeby... Na coś takiego jak najbardziej. Bardzo szanuję jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Tak właśnie czułem, że to wszystko... Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem osobiście wręczyć panu koszulkę. Dziękujemy, że jest pan z nami przynajmniej na każdym meczu od 4 lat. Miejmy nadzieję, że to nie koniec. No to na pewno. Dobrze. Jakoś wejść? Dobra, panowie, się wybieram. Dlatego pana na białej koszulce, który tam stoi. Do ciebie! Czyli możemy wejść. Chcielibyśmy... Chodź do domu, chodź, nie tutaj. Mogę zostawić samochód? Tak, to pan zamknie go. Idziemy wręczać generałom koszulki. Sztos koszulki. Nawet ja takiej nie mam i zazdroszczam trochę. Najnowszy model koszulek, który ma w tym sensie, że jest jakoś w jednym miejscu. Proszę, idą! Cześć! Siemanko Juras. Dzień dobry. Siemanko Juras. Michał. Dzień dobry. Jak tam? Tam się. Czekaliście na nas pewno? Tak. Dzień dobry. Proszę bardzo. Panowie, a pana tu w prezencie koszulkę meczową. Jest to koszulka, trzeci komplet. W której zagramy w meczu z Lechem i chcieliśmy ci przekazać w ramach wdzięczności, że jesteś naszym wiernym kibicem. Liczymy, że tak będzie dalej. Oficjalne prezenty i powiem wam szczerze, że ja wam zazdroszczę bardzo, bo... Pan piątą osobą, która otrzymuje tą koszulkę w Polsce. Legia będzie grała w takim w ogóle nowym trzecim komplecie teraz z Lechem. Panie Marku, chcielibyśmy uhonorować takiego kibica, jakim jest pan, przez 4 lata bez żadnego opuszczenia, żadnego meczu. To jest wielki wyczyn. Skromna koszulka, nowa. Jest pan jednym z pierwszych, którzy to otrzymują. I jest mi bardzo miło, że mogę panu uścisnąć dłoń. Dziękuję, Marku. Dziękuję, panie Marku. Ja na Legię chodzę od 99 roku. Trudno powiedzieć ile. A to, że właśnie mieszkam, nie mieszkam w Warszawie, mieszkam 100 km, chodzę z Toczka Łukowskiego i tam mieszkam. Mm-hmm. I to 80 km od Warszawy, to jest, jestem na każdym meczu. No, tym większy szacunek. Pani za 4 sezony, nieprzerwane, oglądamy sobie na meczach, koszulkę. Trzecia kolekcja nasza najnowsza, meczowa, wiele pan. Serio? Serio. Wielkie dziękuję. Dziękuję bardzo. To koszulka trzeciego kompletu. W tej koszulce będą występowali piłkarze podczas meczu trochę poza niedzielnym meczu. Ale specjalnie dla pana, zdjęcie od klubu, jest pan jedną z pierwszych osób, która otrzymuje taki. Super. Nieźle. Dzięki. Dziękuję bardzo za pana. Dzięki. Dzięki. Witam serdecznie. Jo, witam. Poznaję pana napastnika naszego. Ściągnę okulary, żeby było wiadomo. I tak bym poznał. No cóż, te 4 lata bycia na zawsze na każdym meczu chcielibyśmy uhonorować takich kibiców jak ty. Dzięki serdecznie. Tak więc jesteś jednym z pierwszych ludzi, którzy dostają koszulkę nową. Miło mi. Tak? Dostał od Kaspra na 2-1, co strzelili w Warszawie Poznaniowi. No. I ma Guillerme koszulkę, w którą pierwszą bramkę na Łazienkowskiej pyknął. Tak? Tak. To dobre kolekcje. Jak Gui powiedział, to jest jedyny podpis,
Znaczy ten podpis składał tylko raz, na kontrakcie. Mówi, więcej się nigdy tak nie podpisuje, nie? Takiego podpisu, mówi, nigdy nie składa. Costa Marquez Guilherme. Mamy niespodziankę. Koszulkę, której zagramy w meczu z Lechem. W ramach wdzięczności za to, że jesteś naszym wiernym kibicem. Chcieliśmy cię ją przekazać, oczywiście pogratulować i liczyć na więcej. Dziękuję bardzo. Cieszę się. Też życzymy, żebyśmy dalej się widzieli przez 4 lata, przynajmniej przez 4 lata. Będę się starał. Więc gratuluję. Dzięki. I szanuję serdecznie. Oczywiście. Dzięki. Proszę bardzo. Nie było to aż takie trudne. Dużo pomaga dobra organizacja czasu, to, że jestem z Warszawy, ale też no, nie ukrywam, potrzeba trochę szczęścia, żeby jakieś tak ważne życiowe wydarzenia się nie nakładały. Nie nakładały. Ale się udało. Czyli na mecz z Lechem się wybierasz? Wybieram, tak. No to w nowej koszulce. Nie, dziękuję bardzo za zaproszenie, ale ja muszę kręcić na trening, więc... Dobra. Chciałem jeszcze raz bardzo podziękować za Pana wsparcie, bo jest to dla nas bardzo potrzebne, a postaramy się, żeby mile było chodzić na tą żyletę. W niedzielę mamy urodziny, więc wygrajcie. Do zobaczenia w niedzielę, tak? Do zobaczenia w niedzielę, tak jest. Jeszcze dziękuję raz. Wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.